Wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl. Nasz program trwa cały czas. Idziemy do przodu. Kolejne tematy przed nami. Kolejny gość w naszym studiu, dr Zbigniew Giżyński, historyk, przedsiębiorca, były polityk. Dzień dobry, panie doktorze. Kłaniam się. I zaczynamy od gorącej informacji, o której możemy przeczytać m.in. na portalu w Polityce.pl. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby w sprawie wyłudzenia prawie 29 milionów złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez fikcyjne umowy i faktury. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal TVP Info, wśród zatrzymanych jest wydawca tygodnika Wprost oraz Do Rzeczy Michał Lisiecki. Czytamy na portalu TVP Info. Sprawę zatrzymań potwierdził w rozmowie z portalem TVP Info rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Panie doktorze, gorąca informacja. Jak pan doktor odbiera to, co usłyszeliśmy, to, co przeczytaliśmy w kontekście zatrzymań Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Sprawy, rzecz jasna, nie znam. Wiem na jej temat tylko tyle, co przeczytał teraz pan redaktor. Jak rozumiem, była jakaś sprawa, która także dotyczy osób zatrzymanych. Zakładam, że tego typu środków nie podejmuje się pochopnie bez jakichś racji prawnych. Zakładam, bo też nie znam w tym zakresie jakichś informacji. Myślę tylko, że osoba zatrzymana ma pod tym względem trochę pecha, że wydaje media bardziej o charakterze centrowo-prawicowym niż liberalnym, bo tak to pewnie z pół Europy by protestowało, że to łamanie standardów i zamach na wolne media. A tak to pewnie te pół Europy, które w tej sytuacji by się odezwało, będzie milczało albo też zacierało ręce, że druga strona ma kłopoty. Czyli taki komentarz odnośnie tej sprawy, do której na pewno jeszcze na antenie telewizji w Polsce.pl będziemy wracali. Teraz, jeżeli mówimy o Europie, panie doktorze, bo to tak trochę już powiążemy sobie nowy temat, Brexit. Cały czas każdy scenariusz praktycznie możliwy, mimo że mieliśmy jakieś takie głosowania właśnie w Izbie Gmin Brytyjskiej. Najpierw nad umową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ta umowa zaprezentowana przez premier Theresa May została odrzucona przez parlamentarzystów brytyjskich. Następnie głosowany był Brexit bez umowy i ten też został odrzucony. Dzisiaj ma być głosowane przedłużenie tego czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No i to chyba zdaje się być taki dość prawdopodobny scenariusz, chociaż też nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Jak pan doktor, biorąc pod uwagę też doświadczenie tutaj w kontekście uprawiania polityki i obserwowania różnych wydarzeń na scenie politycznej, ale też w kontekście gdzieś historycznym, bo myślę, że ta historia tutaj ma też ważną rolę, jeżeli chodzi też o ten bagaż właśnie doświadczenia, odbiera to, co się dzieje w kontekście Brexitu i Wielkiej Brytanii? To jest ogromny zakręt, przed jakim w tej chwili stoi Wielka Brytania, a nawet nie stoi przed zakrętem, ale już jest w trakcie pokonywania tego zakrętu. I to jest z całą pewnością w wieku XX, nie licząc ogromnych problemów, w jakim Imperium Brytyjskie znajdowało się w czasie II wojny światowej, jak każdy kraj, ale Wielka Brytania wtedy rzeczywiście po raz pierwszy była tak istotnie zagrożona jej niepodległość. Potem po wojnie przeżywała ogromne wstrząsy wynikające z upadku w ogóle Imperium Brytyjskiego, które się rozpadło, wszystkie kolonie z wyjątkiem niewielkich, drobnych terytoriów uzyskały niepodległość i to był taki wstrząs, to jest na pewno od tamtych czasów taki największe wyzwanie, przed jakim stoi to państwo. I myślę, że troszkę humorystycznie podchodząc do tego problemu, brytyjski parlament, Izba Gmin trochę hamletyzuje. To nawet wypada, aby akurat hamletyzował parlament brytyjski, bo nie do końca wie, jak się zachować. Znaczy, z punktu widzenia interesu Wielkiej Brytanii są możliwe dwa scenariusze i one, jeden i drugi, nie byłby scenariuszem złym. Scenariusz pierwszy, że Wielka Brytania pozostaje w Unii Europejskiej, ale to jest sprzeczne z tym, co zadecydowali sami Brytyjczycy w referendum. No właśnie, jaki to byłby sygnał więc tego dla demokracji. Więc tego zrobić nie można, bo to jest sprzeczne z tym, co jednak Brytyjczycy postanowili, mimo że uważam, że z punktu widzenia interesu Wielkiej Brytanii, a Polski tym bardziej, nie było to rozwiązanie dobre. A jeżeli wychodzić, to wychodzić w jakiś uporządkowany sposób i myślę, że to, co się udało pani premier Theresie May wynegocjować,
to i tak żaden inny brytyjski polityk by nie był w stanie tego typu koncesji uzyskać. Dlaczego? To nie pani premier Theresa May odpowiadała za decyzję o wyjściu, tylko raczej politycy, z którymi ona w obrębie partii konserwatywnej się spierała, tacy jak jej poprzednik, premier Cameron czy Boris Johnson. I gdyby któryś z nich negocjował z politykami w Brukseli, Unii Europejskiej, wyjście pewnie dostałby jeszcze cięższe warunki. Theresa May, jako ta, która nie odpowiadała za to wprost politycznie, jako kobieta umiejąca troszeczkę zagrać pewną taką nutą rozstania się w przyjaźni, wynegocjowała, myślę, że w miarę dobre warunki, choć bardzo ciężkie, bo Unia Europejska nie chciała dawać przyjaznych warunków Wielkiej Brytanii, bo chciała w pewien sposób ukarać Wielką Brytanię, czy też pogrozić palcem wszystkim innym, którzy chcieliby z Wielkiej Brytanii wziąć przykład. Ale mimo wszystko nie najgorsze, jak na tak trudną sytuację, w jakiej się znalazła, wynegocjowała porozumienie. I dzisiaj w interesie Wielkiej Brytanii byłoby, w mojej opinii, jednak zaakceptowanie tego porozumienia i wyjście w uporządkowany sposób z Unii Europejskiej. Pójście na twardy Brexit to jest zderzenie się z ziemią po wyskoczeniu z samolotu bez spadochronu. I to jest coś, co naprawdę dla Wielkiej Brytanii będzie złym rozwiązaniem. Natomiast problem polega na tym, że w Izbie Gmin duża część członków Izby Gmin w ogóle przeciwstawia się Brexitowi i z zasady będzie robiła wszystko, aby do niego nie doszło, nawet wbrew opinii publicznej. To jest większość Partii Pracy, to są w zasadzie w komplecie reprezentanci Szkocji, ale sporo jest także tego typu deputowanych w Partii Konserwatywnej i stąd mamy ten pad, który z punktu widzenia interesu brytyjskiego do niczego dobrego nie prowadzi. Oczywiście Wielka Brytania ma możliwość spróbowania przeciągnięcia tej sprawy, tylko to wywołuje konkretne problemy, bo po pierwsze musi się na to zgodzić sama Unia Europejska. Nie wiemy, jak do tego podejdzie. Wreszcie po drugie, za chwilę trzeba zorganizować będzie w tej sytuacji wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, gdzie będzie się wybierało deputowanych, którzy będą tam sprawowali swój mandat przez być może kilka miesięcy czy kilka tygodni, co jest troszeczkę też rzeczą nie mającą większego sensu. W związku z tym trzeba by było wreszcie po męsku postanowić, ale jak widać po męsku tam się potrafiła zachować tylko kobieta, jaką jest pani premier Theresa May. Po męsku natomiast postanowił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odnośnie jedynek do Parlamentu Europejskiego. Część tych nazwisk została przedstawiona już w rozmowie Grzegorza Schetyny z TVN24. Grzegorz Schetyna mówi między innymi o Ewie Kopacz, która ma być jedynką w Wielkopolsce. Jerzy Buzek ma prowadzić śląską drużynę oraz Włodzimierz Cimoszewicz, jedynka w Warszawie, bez znaku zapytania. I jak pan, panie doktorze, te jedynki ze strony Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny odbiera? Grzegorz Schetyna próbuje za wszelką cenę skupić wszystkie siły polityczne wokół siebie, bez względu na to, jakie te siły polityczne prezentują wartości i program. Jedynym spoiwem jest bycie antypisem. Stąd tak szeroki wachlarz nazwisk, nazwisk znanych, ale nazwisk, co do których jeszcze kilka lat temu, myślę, że nawet sam Grzegorz Schetyna miałby duże wątpliwości, bo Włodzimierz Cimoszewicz, były premier z czasów SLD, pamiętam, jak w roku 1997 przez środowiska wówczas tworzące dzisiaj Platformę Obywatelską, w tym Grzegorza Schetynę, w obrębie jeszcze Unii Wolności, wówczas krytykowały Cimoszewicza za jego mało zmyślne wypowiedzi, chociażby związane z powodzią we Wrocławiu, więc warto by było odszukać w archiwach, co wtedy o Cimoszewiczu, premierze Cimoszewiczu, mówił ówczesny poseł Grzegorz Schetyna. To taki przykład, że nieważne naprawdę, co sądzimy, co myślimy o sobie, tylko liczą się bieżące korzyści. Próbuje w ten sposób za wszelką cenę Schetyna
wygrać wybory. To jest naturalne. Ja oczywiście nigdy nie pokusiłbym się o głosy na ludzi, którzy tworzyli jednak czynnie, jako prominentni działacze, tak jak Włodzimierz Cimoszewicz, system PRL-owski. Mówimy nie o jakichś przypadkowych ludziach, którzy byli członkami partii na szeregowych stanowiskach dla świętego spokoju, żeby pracować w jakiejś, na jakichś niskich stanowiskach często w administracji czy na uczelniach, ale mówimy o osobach tak jak Leszek Miller czy właśnie Włodzimierz Cimoszewicz, którzy w tamtym aparacie represyjnego państwa odgrywali jednak istotną rolę. Zarzutem wobec Koalicji Europejskiej, który cały czas gdzieś jest powtarzany, jest to, że brakuje takich konkretnych propozycji do Parlamentu Europejskiego, konkretnych propozycji, jeżeli chodzi również o wybory do Parlamentu Polskiego, że tą propozycją główną i spoiwem jest antypis, czyli odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, ale w tym wywiadzie również Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, powiedział swoje o propozycji właśnie ze strony Koalicji Europejskiej, Platformy Obywatelskiej, bo padło tam pytanie o propozycję Prawa i Sprawiedliwości, czyli piątka Kaczyńskiego, piątka Prawa i Sprawiedliwości, 500+ na pierwsze dziecko, i Grzegorz Schetyna z uśmiechem mówi, że to pomysł Platformy Obywatelskiej. Ja pamiętam jeszcze wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej sprzed kilku lat, kiedy w przestrzeni publicznej ówczesny lider opozycji Jarosław Kaczyński wrzucił do tejże przestrzeni publicznej koncepcję pewnego wsparcia rodzin poprzez kwotę pieniężną, te słynne dzisiejsze 500+. Wtedy zgodnie wszyscy politycy, od Donalda Tuska po Grzegorza Schetynę, twierdzili, że nie ma na to pieniędzy, choćby nie wiadomo, gdzie kopano, to one się nie znajdą. I gdy się okazało, że te pieniądze się znalazły, to wtedy Platforma Obywatelska chciała rozdawać je jeszcze szybciej, jeszcze w większych ilościach. Ja powiem w ten sposób. Ja mam drobne obawy co do tego, czy gdyby przez ostatnie 4 lata ekipa, z którą związany jest Grzegorz Schetyna, kierowała nadal naszym państwem, czy byłoby nas stać na jakąkolwiek tego typu ekstrawagancję, że tak powiem, budżetową, z bardzo prostego powodu. Wpływy do budżetu były fatalne i były fatalne ze względu na ogromne zaniedbania aparatu skarbowego, bo to, jak wypływały pieniądze, chociażby w ramach tak zwanej luki VAT-owskiej, to jest coś, co woła o pomstę do nieba i powinno być zawsze temu środowisku politycznemu wypominane. Natomiast to jest troszeczkę tak, jak brak jest programu, to próbuje się używać znanych nazwisk. Nawet jeżeli te nazwiska nie mają jakiegoś większego dorobku politycznego, tylko w innych dziedzinach, typu, nie wiem, znany sportowiec albo osoby związane z działalnością charytatywną, tak jak pani Ochojska, zasłużona w określonym obszarze, ale jakby bez kompletnego doświadczenia politycznego. Bo próbuje się za wszelką cenę w ten sposób przykryć pewną pustkę programową. A tam jest pustka programowa, bo nie da się z socjalistów i z liberałów z obu stron skleić czegoś wspólnego, z wyjątkiem zwalczania środowiska politycznego, które dzisiaj Polską rządzi. Ale ja chciałbym tutaj wyraźnie powiedzieć jedną cyfrę, jedną liczbę, która wymaga pewnej refleksji. Otóż Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, startując w wyborach do Sejmu w 2015 roku, łącznie, gdyby zebrać te partie, zdobyły 44% głosów. To jeszcze chyba nigdzie w przestrzeni publicznej nie padło, ale dodajmy sobie wyniki tych ugrupowań, to jest około 44%. Na chwilę obecną, nawet w jakichś bardzo życzliwych sondażach, które Gazeta Wyborcza publikuje, mówię publikuje, bo mam duże wątpliwości, czy je przeprowadza, nie zbliżają się do tego wyniku. W związku z tym widać, że nawet ludzie, którzy głosowali na te partie, mają wątpliwości, czy te partie mają cokolwiek jeszcze Polakom do zaproponowania, z wyjątkiem zwalczania Jarosława Kaczyńskiego. To chyba trochę za mało. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Wzajemnie. Moim państwa gościem był dr Zbigniew Giżyński. To wszystko teraz. Wracamy do państwa za chwilę. Przeniesiemy się do Sejmu, gdzie jest nasz reporter Marcin Fiołek.